Grafiką komputerową zajmuje się od niedawna, jednak to wystarczyłoby wygrać konkurs. Kasia Antosz z Limanowej jest autorką tegorocznego plakatu Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej. Jej praca będzie nie tylko zapowiadała rekolekcje w drodze, ale również towarzyszyła pątnikom w wędrówce na Jasną Górę. Bardzo byłam zaskoczona, dlatego że wysłałam 3 propozycje, a ten, który wybrali, był 3. i ostatnią. I tak, był wysłany w ogóle w ostatni dzień konkursu. Nie spodziewałam się, naprawdę. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest w gruncie rzeczy bardzo proste, bo właśnie czyste serce jest proste. Tak jak tam użyłam, może tam nie widać tak z daleka, ale jak się przyjrzy, widać tam przeźroczystość. Czyli ten pasek, który z hasłem pielgrzymki jest opleciony wokół tego serca i właśnie przez czyste serce wszystko widać, nie ma nic do ukrycia. A ten promień, który tam jest, to jest właśnie symbol błogosławieństwa, czyli to serce czyste jest właśnie błogosławione. Dodajmy, że pielgrzymi wyruszą z Tarnowa na Jasną Górę już w najbliższy poniedziałek.